Fixed price $30. Dzień dobry. Warszawa 2 maja całkowicie opustoszała. Zero ludzi na drogach, zero ludzi biega. Cudownie. Głowa smoka. Dzisiaj trochę mniej ujęć takich ładnych, bo dzisiaj biegnę na szybkość. Szybko biegnę, żeby szybciej biegać. Do zobaczenia. Za chwilę. I bieg zakończony. 10 km tempem 4,57. W końcu poniżej 5. Dzisiaj jest bardzo interesujący dzień, bo jest 2 maja. 1 maja jest wolna, 3 maja jest wolna. Dzisiaj jest wtorek. Nikogo nie ma, nikt nie pracuje. Ale jednak dzień pracujący. Za 2 dni lecimy do Hiszpanii. Rodzinnie. A dzisiaj mnie przynajmniej czeka jeszcze sporo pracy. Jeden z moich wirtualnych mentorów, Gary Vaynerchuk, mówi, że szybkość jest najważniejsza w biznesie. Szybkość, szybkość, szybkość. I dam ci przykład. 2-3 dni temu ogłosiłem, że szukam osób do pracy przy paru tematach. I wczoraj wieczorem, trochę później przyszedłem spać, ponieważ dwie osoby zatrudniłem przez Upwork do takich pierwszych prac początkowych, żeby się wyczuć, zobaczyć, czy dobrze mi się pracuje. Ale zrobione. Szybkość, szybkość, szybkość. Tak jak wytrwałość jest bardzo ważną cechą w życiu, tak w biznesie szybkość jest jedną z ważniejszych. A skoro mowa o szybkości, to są pewne miejsca i pewne zadania, których się niestety nie da outsourcować, nawet związanych z biznesem. Idę właśnie do ZUS-u. Nic złego, ale no trzeba się przejść czasami. Dawno nie byłem tak dobrze, przyjemnie obsłużony. Pani Małgorzata. Można, można. Wszystko pięknie, ładnie, wytłumaczone, powiedziane. Parę uwag pozytywnych. Co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Super. ZUS. Nieźle. Zbieram się teraz na spotkanie, ale jak wrócę ze spotkania, to od razu opowiem, jak w ogóle ten proces zatrudniania wirtualnych asystentów robię, bo chyba to będzie dobrze słyszeć w tej chwili, na samym początku, a nie później po fakcie, więc przedstawię, jak to wygląda w tej chwili, jakich metod użyłem, aby osiągnąć rezultaty, ale też samym sprawdzić, jak się nam współpracuje. Będę skakał przez płot, więc szukam dziury w płocie. O, tu jest dziura w płocie. I już przeskoczyłem. I już na spotkaniu. Panie i panowie, Piotr Pietrzak, IBM Polska, CTO. Nie Polska. Polska i Bałtyki. Polska i Bałtyki. CTO, Chief Technology Officer. Bez szydery, proszę. Dobrze, więc jak doszedłem do tego stanu, że znalazłem dwie osoby, które mi teraz pomagają i co dalej? Więc 3 dni temu opublikowałem te wideo, zatrudniam, gdzie powiedziałem, że szukam odpowiednich osób, ale nie zdradzałem zbyt dużo szczegółów. Powiedziałem po prostu, że szukam takich osób, które się znają na pewnych rzeczach i jeżeli coś, to napisz do mnie. I to był taki mój mały test, żeby sprawdzić, co to osoby do mnie napiszą. Zgłosiło się około 20 osób i jedna z tych osób napisała do mnie, uwaga, uwaga: Mirku, jestem zainteresowana pracą jako edytor WordPress lub wirtualny asystent. Powiedz, jak mniej więcej widzisz godzinową pracę na tych stanowiskach. Pozdrawiam. Bardzo krótko i rzeczowo. Odpisałem. Druga osoba również napisała: dzień dobry Mirku, wspomniałeś, że szukasz wirtualnego asystenta. Oto jestem. Moje cechy. Lista cech. Przede wszystkim jestem osobą zaufaną. Pozdrawiam serdecznie. Spodobały mi się te opcje, ponieważ jeżeli ktoś ogląda mojego vloga, gdzie mówiłem o mailach, to lubię bardzo krótkie maile. Było parę osób, które napisały maile tak długie, że nie byłem w stanie ich przeczytać i napisałem nawet, że bardzo bym prosił o streszczenie. Natomiast zostały te 2 osoby. Następnie zadałem kilka pytań, takich sprawdzających. Wyślij mi jakieś artykuły, które przeszły przez twoją edycję. Daj znać, czy lepiej wrzucać tekst H2 lub H3 odnośnie wrzucania tego na WordPress. Co byś zrobiła, jakbyś miała wysłać maila do 150 osób, zmieniając imię w mailu dla każdej osoby? I odpowiedzi mnie bardzo zainteresowały, ponieważ znowu były bardzo krótkie, czyli to, co lubię i na temat. Cytuję na przykład odpowiedź na pytanie numer 3. Użyłabym MailChimpa lub inne narzędzie, w które wrzuca się listę mailową z imionami i ustawiła tak, żeby imię wchodziło w miejsce tagu fname. Do drugiej osoby wysłałem troszeczkę inne pytania, z racji tego, że tu już nie było propozycji edytorskiej, tylko kwestie tylko wirtualnego asystenta. Co by zrobiło, jakby mój partner biznesowy wymagał od ciebie kontaktu ze mną, a ja nie chcę z nim rozmawiać?
No i znowu to, co lubię, odpowiedzi bardzo fajne i na temat. Przekazałabym, że aktualnie jesteś nieuchwytny. Poprosiłabym, aby trzymał się ustaleń, które podjęliśmy do tej pory. Jeśli miałby jakieś zastrzeżenia, to poprosiłabym o wiadomość, w której zawarłby ewentualne pytania, które przekazałabym tobie. Ja bym lepiej tego nie napisał. Więc postanowiłem wybrać te dwie osoby. I o dziwo, te dwie osoby nie są z Warszawy, a jedna nawet z tych osób jest z Polski. I to, co zrobiłem później, to założyłem zadanie na Upwork. To jest taki serwis dla freelancerów. Pozwoliło mi to w prosty sposób się rozliczać, czyli najpierw wpłacam pieniądze i potem, gdy zadania są niewykonane, pieniądze są wypłacane i jest wszystko czysto, dostaję fakturę, więc jest bardzo dobrze dla mnie. I żeby nie pokazać za wiele, żeby jeszcze za dużo nie zdradzać, bo nie wiem, czy te osoby chcą, żebym o nich mówił. To zadanie na Upwork i w sumie wysłałem dwóm osobom, które zatrudniłem od razu, ale dodatkowo 22 osoby złożyły swoje zapytania o tą ofertę. I oferta była bardzo prosta, czyli 4 godziny pracy, więcej detali po zaakceptowaniu. I fixed price $30. Jak się okazało, też to jest dość duża cena jak na Upwork, natomiast nie mam problemu, żeby płacić za dobrze wykonaną pracę. No i teraz przechodzimy do zadań, bo każdej z tych osób dałem po 3 zadania. Dość skomplikowane zadania. I nie wszystko pokażę, bo jest dużo danych, jak login i hasło, więc nie mogę. Więc zadanie pierwsze to było, żeby wkleić 2 artykuły CrossFit, które też mi zostały kiedyś napisane, i zedytować je i umieścić na moim blogu CrossFit. Zadanie 2 dotyczyło pewnego dokumentu na stronie chmurowisko.pl, aby zmienić tam pewne zdanie i dodać usługi firmy Bluemix. I zadanie numer 3 dotyczyło tego, żeby ułożyć mi wycieczki do patronów 5 w roku 2017 i przy okazji, żeby zwiedzić jak najwięcej miejsc z listy UNESCO i 100 miejsc, czyli jeżdżąc do nich, żeby zrobić taką, powiedzmy, wycieczkę. I artykuły zostały dodane, tam jeszcze mamy parę rzeczy do poprawy, natomiast została dodana też lista w moim dokumencie na stronie chmurowisko.pl, jeszcze nieaktywna. I nawet już powoli się kształtuje to, jak jechać do jakich ludzi i gdzie, i kiedy, i jak. Druga osoba miała troszeczkę inne zadania, więc zadanie pierwsze dotyczyło tego, żeby wysłać paru osobom informacje o kolacji, którą mamy w czerwcu. Taka sprawa znana stricte z mailami. Rzecz druga, żeby zrobić research 10 stron w Stanach, umieścić je w Excelu i poszukać polskich firm z branży IT, które twoim zdaniem byłyby zainteresowane takimi usługami. Tu chodzi o dość specyficzny rynek, o który może kiedyś. I zadanie numer 3, też dotyczące researchu, aby przejść przez stronę partnerów Amazon Web Services, która jest umieszczona na stronie Amazon Web Services, i zrobić im podsumowanie wielu różnych rzeczy. I nie wiem, co z tego wyjdzie, jeszcze nie mam pomysłu, czy zostaną 2 osoby, czy jedna, czy może po prostu będziemy pracować na stałe, czy tylko per ilość godzin. Na razie wykonujemy pierwsze zadanie, po wykonaniu tych zadań podejmiemy decyzję. No i tak wygląda mój proces mniej więcej. Więc chciałem się podzielić z tobą tym procesem, jak to wygląda na samym początku, gdy jeszcze jestem na świeżo tego procesu. Nie czytałem o tym w żadnych książkach, dosłownie naprzeżałem parę blogów, jeżeli chodzi o ceny i jakieś inne rzeczy, natomiast po prostu robię tak, jak mi intuicja mówi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień powoli się kończy. Młodzież gra w Minecrafta. A ja się przygotowuję do trzeciego dnia, bo jutro się pakujemy. W czwartek wylatujemy, więc to trzeba się spakować. Szybkość. Gdy następuje okazja, zmieniajmy kurs. Gdy następuje możliwość, żeby coś zrobić, nie czekajmy 10 lat, zróbmy to tu i teraz. Tak przynajmniej ja uznaję i staram się w ten sposób budować swoje kolejne kroki. W ten sam sposób, zatrudniając jedną albo dwie osoby, będę miał więcej czasu na inne rzeczy. Gdybym odłożył to w czasie, to wiele rzeczy, których bym nie zrobił, nie mając tych dwóch osób, mogę zrobić wcześniej. Prosta logika. Tak więc nie przedłużam już za długo. Życzę bardzo przyjemnego końca majówki. I jak zawsze, do zobaczenia.